Maski z podobizną Adolfa Hitlera nie są symbolem faszyzmu i nie propagują ideologii faszystowskiej, dlatego ich sprzedaż nie łamie prawa. To stanowisko prokuratury okręgowej w Szczecinie, która umorzyła śledztwo w sprawie sprzedaży na straganach w nadmorskich kurortach masek z podobizną wodza III Rzeszy. Legalne czy nie, są niesmaczne, uznały władze Międzyzdrojów i Kamienia Pomorskiego i nakazały handlowcom wycofanie ich ze sprzedaży. Dariusz Bochotkiewicz. Polscy politycy, Osama Bin Laden, a wśród ich podobizn także twarz Adolfa Hitlera. Pamiątki z wakacji za 10 zł. Maski podobno są hitem straganów w naszych nadmorskich kurortach, jak Mielno, Międzyzdroje czy Unieście. Emeryci kupują, śmieją się, no i znaczy to jest pozytywne. Co w wizerunku Hitlera może być pozytywnego? Zdania są podzielone. Dobra zabawa, bo rzeczywiście to jest... Trochę cyrku tutaj w tym wszystkim. Ani zabawne, ani śmieszne. Hitler jest, czy inny Bin Laden, to są zbrodniarze. Na wniosek urzędów gmin w Międzyzdrojach i Mielnie sprawą sprzedaży masek z wizerunkiem Hitlera ostatecznie zajęła się prokuratura. Prokurator uznał, że to zachowanie polegające na sprzedaży masek z wizerunkiem Hitlera nie wyczerpuje znamion przestępstwa propagowania ustroju faszystowskiego. Według śledczych propagowanie faszyzmu to namawianie i przekonywanie innych osób do tej ideologii oraz eksponowanie symboli faszystowskich, na przykład swastyk. W tym przypadku prawo nie zostało złamane, przyznaje konstytucjonalista profesor Marek Chmaj. Ani konstytucja, ani kodeks karny tak naprawdę nie zabraniają ukazywania wizerunków poszczególnych osób, nawet jeżeli byli to zbrodniarze wszechczasów. Produkowanie tego typu masek jest niedopuszczalne i ocieplanie wizerunku Adolfa Hitlera, produkowanie tego typu masek i dystrybucja ich w Polsce, w kraju tak tragicznie doświadczonym przez totalitaryzm, jest niedopuszczalne, nie ma w tym nic śmiesznego. W Kamieniu Pomorskim i Międzyzdrojach to władze lokalne porozumiały się z handlowcami i maski Hitlera wycofano ze sprzedaży. Daliśmy również takie zalecenie straży gminnej, aby sugerowała sprzedawcom, aby wstrzymali się ze sprzedażą takich w cudzysłowie pamiątek. Producent masek pamiątek z wakacji zapowiedział wycofanie tych z podobizną Hitlera ze sprzedaży. Po co jednak w ogóle je produkował? Dariusz Bochatkiewicz, Panorama.